pierwsza reprezentacja Polski jest już na rozgrzewce przed meczem w Gimareż, ale oczywiście pierwsza podstawowa i najbardziej radosna informacja jest taka, że młodzieżówka Czesława Michniewicza kilkadziesiąt kilometrów stąd pokonała Portugalczyków 3-1 i mimo porażki w pierwszym spotkaniu potrafiła awansować do finałów młodzieżowych Mistrzostw Europy. To wydarzenie bez precedensu. Oczywiście wiemy, jaka jest skala trudności w tym turnieju, bo poprzedniej edycji były organizowane w Polsce. Tam zespół prowadzony przez Marcina Dornę nie osiągnął żadnego wyniku, już nie wspominając o jakichś spektakularnych momentach nawet. Natomiast Michniewiczowi trzeba oddać to, że jego młodzieżówka, choć grała może niespecjalnie efektownie, to na dystansie 12 spotkań kwalifikacyjnych łącznie z tymi barażowymi przegrała tylko raz. Potrafiła znaleźć receptę i na Duńczyków, i na Portugalczyków. Brawo, to jest naprawdę wielka sprawa, jeśli chodzi o różnice potencjału, naprawdę duże. W porównaniu z Duńczykami, czy jeszcze większe z Portugalczykami, Michniewicz potrafił to zniwelować świetną taktyką. Okazało się, że doświadczenie szkoleniowca tak naprawdę jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, jest kluczowe, a trudno oprzeć się wrażeniu, że Michniewicz ma to doświadczenie większe i lepiej wykorzystywane niż trener Brzęczek. Dzisiaj skład w spotkaniu, które będziemy oglądali za kilkadziesiąt minut, bardzo podobny do tego z Gdańska, z meczu z Czechami. Oczywiście nie ma Roberta Lewandowskiego, który pozuje z powodu kontuzji. Nie ma Marcina Kamińskiego, który nie rozegrał najlepszego spotkania. Jest za to opaska dla Kamila Grosickiego. Jak się okazuje, selekcjoner Brzęczek poszedł po takiej dość logicznej linii. Przekazał opaskę piłkarzowi, który ma najwięcej występów, nie licząc oczywiście Kuby Błaszczykowskiego, który jest wyłączony z tej klasyfikacji od momentu, kiedy w 2014 roku przejął Robert Lewandowski. Czyli gdyby dzisiaj doszło do zmiany Grosika, to opaskę przejmuje następny w kolejności Grzegorz Krychowiak, a następny w kolejce po ten Splendor jest Wojtek Szczęsny. To oczywiście kwestia drugorzędna, ale istotna, bardzo ważna dla piłkarzy. Na przykład Grzegorz Krychowiak nigdy nie ukrywał apetytu na ten Splendor. Czego możemy się spodziewać? No, miejmy nadzieję, że pierwsza reprezentacja pójdzie drogą wskazaną przez młodzieżowców, postawi szczelne szyki obronne, postawi na mądre, dobrze zorganizowane kontry. Miejmy nadzieję, że Brzęczek równie dobrze ma rozpracowanych rywali z Portugalii, jak miał Michniewicz. No bo gdyby nie udało się osiągnąć przynajmniej remisu, to będzie trochę głupio wracać reprezentantom pierwszej drużyny w tym samym samolocie z młodzieżowcami, a obie ekipy spotykają się na lotnisku w Porto, więc na pewno przynajmniej dla połowy tej wycieczki powrót będzie w szampańskich nastrojach. Druga ma to przed sobą racjonalnych przesłanek, że ekipa Brzęczka również da radę wygrać. Nie ma, ale też mało kto wierzył, że nasza kadra U21 poradzi sobie z Portugalczykami, a mimo to dokonała, wydaje się, niemożliwego, więc przy wszystkich zastrzeżeniach do trenera Brzęczka życzymy mu tego samego.